Witajcie, witajcie, Męska Kuchnia TV. Znowu nadaję. Robimy sobie dzisiaj super fajne śniadanko. Proste jak drut. Jajko z kiełbasą. To trzeba, oczywiście, ja, dla mnie wystarczy tak pół kiełbaski, mała cebulka. Kiełbaska, cebulka, jajko i to wszystko. Czyli najpierw kroimy kiełbasę i cebulę. Dobra, tłuszcz się rozgrzał. I teraz na gorący tłuszcz rzucam kiełbasę i cebulę. I trzeba to lekko podsmażyć. Dobra, cebulka się przypiekła, kiełbaska też się przypiekła. No to na to teraz wbijamy po prostu jajco. Ja akurat tak jak mówię, robię sobie jedno jajeczko na śniadanko. Ale jeżeli robisz więcej, no to oczywiście proporcje będą inne. Tak, wszystkiego trzeba trochę więcej. Czyli jajko, sól. I ja sobie jeszcze w międzyczasie utarę trochę żółtego sera i na to wszystko daję ser i lubię sobie jeszcze trochę popieprzyć, więc jeszcze świeżo zmielony pieprz. I teraz mieszam najpierw, trochę żółte się rozbiło, ale to nic, najpierw mieszam białko, żeby się ścięło. Leżyk, pomidorki, teraz wszystko wymieszam, ale tak, żeby się żółtko do końca nie ścięło, żeby była taka lekko luźna jajecznica. Taką po prostu lubię. I na talerz sobie wcześniej pokroiłem pomidorki, grzaneczki z masełkiem i mamy super pyszne śniadanko w 3 minuty. Patrz tego i do następnego. Trzymajcie się.